Piwo musi być świeże i schłodzone, ale jak to osiągnąć, gdy nie ma elektryczności i zasilanych nią lodówek? Jak robiły to większe browary w dawniejszych czasach? Można się o tym przekonać, jadąc do Tenczynka pod Krakowem. Tam, na zboczach Bukowej Góry, poznajemy ten sekret. Jak stworzyć chłodne i przestronne miejsce? Najłatwiej było je wykuć w skale. W Tenczynku, blisko browaru, znajduje się stara, zabytkowa sztolnia, czyli długi na kilkadziesiąt metrów poziomy korytarz, który przez dziesiątki lat służył jako magazyn dla produktów wytwarzanych nieopodal. Był również miejscem przechowywania lodu, wykorzystywanego w produkcji. Jak to działało? Zimą pracownicy browaru zbierali lód z zamarzniętych stawów i przewozili go do wykutej w wapieniu sztolni, której ściany działały jak warstwa termiczna olbrzymiej lodówki. Powodowało to znaczne obniżenie temperatury wewnątrz podziemnego magazynu, co pozwalało przechowywać lód aż do lata i pobierać go w miarę potrzeb. Równocześnie piwo miało dogodne warunki do przechowywania. Dzisiaj możemy zobaczyć pozostałości tego miejsca, a jeżeli już jesteśmy w okolicy, to warto przejść się zboczami Bukowej Góry. Na jej szczycie znajduje się drewniany krzyż. Stąd również rozciąga się piękny widok na okolicę.